Grzegorz Krychowiak wraca już do zajęć z pełnymi obciążeniami. Jeżeli chodzi o zawodników, trzech zawodników Lechii i Seba, i Ariel, i Rafał, jeszcze będą indywidualnie prowadzeni w dniu dzisiejszym. Będziemy widzieć z dnia na dzień, jak ta sytuacja się kształtuje i wtedy będziemy podejmowali decyzję ewentualnie, kiedy wrócą do pełnych obciążeń razem z drużyną. Pozostali zawodnicy w pełni gotowi, naładowani, czekają na kolejny trening, więc myślę, że wszystko powinno pójść w dobrym kierunku. Każdy z zawodników był w kontakcie ze sztabem, każdy z zawodników miał przygotowany indywidualny plan. Niektórzy zawodnicy pracowali z własnymi trenerami przygotowania w klubach. Niektórzy wyjeżdżali wypocząć chwilkę i dostali rozpiskę, to co mają wykonać w tym czasie. Niektórzy zawodnicy, jak wiadomo, do ostatniego momentu uczestniczyli jeszcze w rozgrywkach u siebie. A też byli tacy zawodnicy, którzy przyjechali, wykorzystując tą przerwę, mieli pewne zaległości, bo mieli ostatnie urazy czy przerwę w grze. Uczestniczyli w takim mini zgrupowaniu, które stworzyliśmy dla nich. Co by nie mówić, nie będzie to łatwe spotkanie. Mecz z Niemcami pokazał, że Gruzini naprawdę bardzo twardo postawili się Niemcom i Niemcy naprawdę po ciężkim boju wygrali to spotkanie. Wiemy, że przyszedł nowy trener, zmienił ustawienie, zespół troszeczkę inaczej gra. Widzieliśmy mecz z Niemcami, bardzo głęboka analiza tego meczu. Widzieliśmy mankamenty, jak i te plusy tego zespołu. Dzisiaj grają towarzyskie spotkanie z Ukrainą. Mamy tam też swojego trenera, który obserwuje to spotkanie, więc jakiś materiał na pewno jutro będziemy już mieli przygotowany. Wiemy, że Kubę obserwujemy już od dłuższego czasu i zdajemy sobie z tego sprawę, że Kuba miał bardzo długą przerwę, więc jeżeli zapytamy fachowców od przygotowania fizycznego i od tego, ile zawodnik dochodzi do dyspozycji po długich kontuzjach, to sami wiemy z doświadczenia, że jak zawodnik nie gra pół roku, to potrzebuje pół roku pograć w rytmie meczowym, żeby później złapać tą dyspozycję, prawda? Dlatego w stałym kontakcie byliśmy z Kubą, jeździliśmy na mecze. Cały praktycznie nasz sztab wybierał się pojedynczo na te Kuby spotkania, czy u siebie, czy na wyjeździe. Był stały kontakt z Kubą i cały czas była analiza głęboka. Analizowaliśmy, z kim mamy grać, w jakiej dyspozycji jest Kuba, w jakiej dyspozycji zdrowotnej, bo wiemy, że drobne urazy też się Kubie w międzyczasie jeszcze przytrafiały, więc daliśmy spokojnie Kubie czas, żeby popracował, przygotował się optymalnie i widać, że ten rytm meczowy, który na wiosnę już Kuba zaliczał i w coraz większym wymiarze czasowym trener Klopp mu dawał grać, spowodował to, że Kuba wraca do tej dyspozycji, a wiemy, że jeszcze do szczytowej formy Kuby jeszcze troszeczkę brakuje. On na pewno jest tego świadomy i wierzymy w to, że właśnie już w tych najbliższych spotkaniach Kuba będzie w stanie pomóc reprezentacji, a w perspektywie będzie tak samo cały czas dążył do tego, żeby wrócić do optymalnej, do tej szczytowej swojej dyspozycji.